Po rozpoczęciu rosyjskiej inwazji na Ukrainę, spadek wartości rubla stał się pewnego rodzaju symbolem izolacji finansowej Rosji. Obecnie rosyjska waluta odzyskała wartość sprzed wojny, a dalsze kupowanie surowców z Rosji i stosowane przez Putina metody stabilizacji kursu wzmacniają wartość rubla. Przynajmniej tak to wygląda na papierze i oficjalnym wykresie. Pytanie, w jaki sposób Putin broni wartości waluty? Czy rubel rzeczywiście pozostał nienaruszony? Sprawdźmy to. Bizon. Włączeni do świata biznesu i finansów. Cześć, tutaj Damian Olszewski i witam Was serdecznie w programie Praktycznie o pieniądzach i analitycznej serii Bizon. Czas to pieniądz, więc zaczynajmy. Co dzieje się z rublem? Jeszcze nie tak dawno, bo zaledwie kilka tygodni temu, za jednego dolara trzeba było zapłacić więcej niż 120 rubli. Z kolei na dzień 11 kwietnia oficjalny kurs walutowy Centralnego Banku Rosji wynosił zaledwie nieco ponad 79 rubli rosyjskich za jednego dolara amerykańskiego. Kurs mniej więcej taki sam, jaki obowiązywał przed rosyjską inwazją na Ukrainę. Pod koniec lutego wielu ekspertów przewidywało, że rubel spadnie co najmniej o połowę wartości. Takie teorie miały podstawy historyczne, ponieważ podobny spadek odnotowano w latach 2014-2015 po aneksji Krymu przez Rosję. Zamiast tego wartość rosyjskiej waluty w oficjalnym przekazie systematycznie pnie się w górę, stając się dla wielu jednym z dowodów na nieskuteczność nakładanych sankcji. Sankcje zachodnie najpierw silnie obniżyły wartość rosyjskiej waluty, ale teraz, patrząc ślepo na wykresy, wydaje się, że wróciła ona do wartości sprzed wojny. Wróciła, ale trzeba przyznać, że nieco odmieniona. Dzisiejszy rubel pod wieloma względami nie jest już tą samą walutą co kiedyś, ale tego nie przekaże wykres wartości rubla do dolara. Trzeba kopać trochę głębiej i zastanowić się choćby, jaki jest rzeczywisty kurs rubla w Rosji. Warto zacząć od tego, że Bank Centralny Rosji zalecił, aby banki ustalały różne kursy wymiany dla importerów i innych firm. Dla pierwszych warunki zakupu waluty powinny być zbliżone do giełdowych, dla pozostałych wręcz przeciwnie. Im zalecano je pogarszać. Tak jak widzicie na prezentowanych zdjęciach, rosyjskie kantory sprzedają dolary po innej wartości niż ta oficjalna, giełdowa. W kantorze w Rosji dolara otrzymamy za co najmniej 89 rubli. Z czego to wynika? Oczywiście kantory w tym przypadku nakładają również swoją marżę, natomiast warto zwrócić uwagę, że teraz mamy do czynienia z tak zwanym podwójnym kursem. Podwójny kurs to zjawisko, gdy państwo chce widzieć jedną stawkę i wyznacza ją przez bank centralny, ale rynek reaguje po swojemu, wskazując inną wartość wymiany, choćby poprzez kursy w kantorach. Podobna sytuacja miała miejsce w dawnym ZSRR. Istniał oficjalny zaniżony kurs walutowy, czarny rynek walutowy i kursy wymiany dla tańszych zamienników pieniężnych, czyli choćby czeków w Nisztorbanku, tak zwane brzozy, którymi płacono pensje obywatelom pracującym za granicą, a także bony towarowe do sklepu Albatros, gdzie można je było zrealizować. Warto więc sprawdzać to, co dzieje się z rosyjską walutą poza giełdową fasadą. W Turcji, jednym z nielicznych krajów, do których Rosjanie mogą wciąż latać samolotem, jeden rubel kosztuje 10 kuruszy. Kurusz to turecki grosz. Innymi słowy, w tym kraju musielibyśmy zapłacić 140 rubli za jednego dolara. To symbolizuje złożoność tej problematyki, ponieważ w różnych krajach będziemy w stanie otrzymać jednego dolara za zupełnie różną ilość rubli. Innymi słowy, ciężko w tej chwili mówić o tym, aby kurs był ujednolicony. Wymienialność rubla również znacząco spadła. Jak obliczana jest wartość waluty? Kurs wymiany to wartość waluty jednego kraju w stosunku do walut innych krajów. Określa na przykład, ile dolarów czy euro warty jest rubel czy złotówka. Waluta jest na rynku traktowana jak towar, podobnie jak ropa czy zboże. Kwestia tego, ile kosztuje w stosunku do walut innych krajów, zależy od wielu czynników. Pytanie, dlaczego ktoś miałby chcieć posiadać obcą walutę? Dla przykładu, kiedy w kraju rozwija się produkcja, przedsiębiorcy potrzebują pieniędzy i są w stanie zaoferować inwestorom sensowny zwrot z inwestycji. Jeśli inwestorzy zagraniczni będą chcieli zainwestować w te projekty, będą do tego potrzebować lokalnej waluty. W uproszczeniu, popyt na nią będzie rósł, co oznacza,
oznacza, że kurs również najprawdopodobniej wzrośnie. Przykładem może być choćby chiński yuan, którego kurs od dłuższego czasu się umacnia. Tak więc, tak jak w przypadku innych towarów, znaczącą rolę gra popyt. Mogliśmy to zjawisko zaobserwować w pierwszych tygodniach wojny, gdzie sporą ilość gotówki zamieniono na tak zwane waluty twarde, takie jak dolar amerykański, frank szwajcarski, funt brytyjski czy euro. Skoro jedne waluty zyskują na nagłej fali popytowej, to skądś ta fala kapitału musiała wypłynąć. Działa to zatem również w drugą stronę, tak jak to miało miejsce niedawno w przypadku wyprzedaży i utraty zaufania do polskiej złotówki. Było to związane m.in. z niepewnością co do dalszego rozwoju inwazji rosyjskiej i fundamentów polityki monetarnej naszego kraju. W rzeczywistości kurs walutowy zależy od bardzo wielu czynników, natomiast postarajmy się to trochę uprościć. Wpływają na niego zarówno wiadomości polityczne, jak i ataki walutowe. Spore znaczenie ma jednak obrany przez dane państwo system kursu walutowego. System kursu walutowego zależy od tego, jak bardzo państwo jest gotowe wpływać na kształtowanie się kursu waluty. Jeśli państwo w ogóle nie interweniuje, mówi się, że kurs waluty jest płynny. Jeśli w pewnych momentach bank centralny kraju włącza mechanizmy wpływu, nazywamy taką politykę systemem półśrednim. A jeśli państwo ustala kurs sztywno, taki system nazywamy stałym. Zgadnijcie, na jaki system kursu w tej chwili mógł zdecydować się Centralny Bank Rosji? Napiszcie w komentarzu. W dużej mierze to równowaga między podażą a popytem określa wartość waluty. Istotną sprawą jest to, że ani dynamiczne wzrosty waluty, ani drastyczne jej spadki nie są tak naprawdę dla niej niczym dobrym. Najlepsza dla waluty i gospodarki jest pewnego rodzaju stabilizacja i przewidywalność. Na wolnym rynku na kurs wymiany wpływa sporo czynników, m.in. dynamika eksportu i importu. Wprowadzenie lub zniesienie taryf celnych na główne produkty eksportowe, zmiany w prawodawstwie, oświadczenia polityczne czy oczekiwania inwestorów. Istnieje kilka teorii wyjaśniających, w jaki sposób ustalany jest kurs wymiany. Jeden z barwniejszych przykładów to choćby tak zwany indeks Big Maca, czyli nieformalny wskaźnik pomiaru parytetu siły nabywczej prowadzony przez brytyjski tygodnik The Economist. Jak się domyślacie, w jego przypadku siłę pieniądza określa się za pomocą ceny Big Maca, standardowego produktu, który składa się z tych samych składników w dowolnym kraju. Jak udało się zatem ustabilizować kurs rubla? Przyczyn takiego stanu rzeczy należy upatrywać na wielu podłożach. Po pierwsze, bank centralny 28 lutego podwyższył stopę dyskontową z 9,5% do aż 20%. Motywowano to m.in. obniżeniem inflacji i zwiększeniem oprocentowania depozytów. 11 kwietnia z kolei obniżono główną stopę procentową do 17%. Podwyższanie stóp procentowych ma dwa oblicza. Jedno w postaci zwiększającego się kosztu kredytu i rat kredytowych, a drugie w postaci zwiększających się oprocentowań depozytów w bankach. I tak oto jeden z największych rosyjskich banków oferuje depozyt w rublach na poziomie 18,38% rocznie. Brzmi niewiarygodnie, kiedy oprocentowanie lokat czy rachunków oszczędnościowych w Polsce to zwykle śmieszne kilka procent. Zupełnie nieproporcjonalne do skali strat, jakie wyrządza obecnie inflacja. To także w pewnym stopniu zachęca do trzymania pieniędzy w rublu i nie wymieniania ich masowo na przykład na dolary. Po drugie, niedługo po rozpoczęciu inwazji na Ukrainę, Bank Centralny Federacji Rosyjskiej zatwierdził pakiet drakońskich ograniczeń walutowych. W ten sposób w dużej mierze ograniczono podaż obcej waluty w gospodarce, a rubel stał się walutą w dużej mierze sterowaną przez państwo. Dla przykładu, 9 marca rosyjskim bankom zakazano sprzedaży dolarów i euro w gotówce na 6 miesięcy. Z konta otwartego w obcej walucie można wypłacić w granicach 10 tysięcy dolarów. Większa kwota wydawana jest już w rublach. Nałożono również ograniczenia na międzynarodowe przekazy pieniężne. Rosjanie mogą przesyłać za granicę nie więcej niż 5 tysięcy dolarów miesięcznie. Wykonywanie przelewu bezgotówkowego poza granicami kraju jest z kolei mocno utrudnione ze względu na wyjście międzynarodowych systemów płatniczych z rosyjskiego rynku. Rosjanie nie mogą kupować gotówki w bankach, przynajmniej do 18 kwietnia. W warunkach takich ograniczeń
ciężko traktować rynek walutowy w Rosji jako wolny. W ten sposób bardzo ograniczony został popyt na obcą walutę. Nawet Bank Centralny Federacji Rosyjskiej przestał już ją kupować na potrzeby Ministerstwa Finansów do obsługi zadłużenia. Z kolei sami Rosjanie również mają niewiele powodów do kupowania obcej waluty. Wszystko za sprawą sankcji, jakie kraje zachodnie i biznes nałożyły na obywateli Rosji po 24 lutego. W zaledwie miesiąc od rozpoczęcia inwazji, licząca 140 milionów mieszkańców Rosja została odizolowana od zachodniego świata. Prawie wszystkie kraje Unii Europejskiej, a także Stany Zjednoczone i Kanada zamknęły swoje niebo dla rosyjskich linii lotniczych. Wraz z ograniczeniem możliwości wyjazdu za granicę, Rosjanie stracili jeden z głównych powodów zakupu obcej waluty. W ciągu miesiąca życia pod żelazną kopułą popyt na dolary i euro wśród zwolenników reżimu Putina znacząco spadł. Jednak popyt i podaż na walutę obcą ze strony Rosjan jako osób fizycznych to tylko wierzchołek góry lodowej rynku walutowego. Kluczową rolę odgrywają w nim eksporterzy i importerzy, a także międzynarodowi inwestorzy, którzy bardzo chętnie kupowali papiery rosyjskich firm. Inwestorom władze po prostu zabroniły sprzedaży papierów wartościowych i wywożenia pieniędzy za granicę. To właśnie ścisła kontrola walut uratowała moskiewską giełdę przed upadkiem. W związku z tym, że obcokrajowcy nie mogą sprzedawać papierów wartościowych i wypłacać środków z Rosji, ceny akcji niektórych lokalnych spółek nawet wzrosły. Wobec braku dostępu do znacznej części swoich rezerw złota i walut, Bank Centralny Federacji Rosyjskiej przekazał funkcję przeprowadzenia interwencji walutowych eksporterom energii, w szczególności Gazpromowi. W tym celu wszyscy lokalni eksporterzy byli zobowiązani do sprzedaży 80% swoich dochodów z wymiany walut. Od początku wojny z Ukrainą z rosyjskiego rynku zrezygnowało ponad 500 zagranicznych firm. W konsekwencji doprowadziło to do spadku importu towarów, części oraz surowców. Rosyjskiego rynku walutowego nie da się obecnie porównać z rynkiem, który istniał przed 24 lutego. Tym samym nie można traktować powrotu rubla do kursu sprzed wojny, tak jakby powrócił on na tę pozycję w formie nienaruszonej. Funkcja, jaką pełni obecnie sekcja walutowa moskiewskiej giełdy papierów wartościowych, polega głównie na propagowaniu twierdzenia, że sankcje nie zagrażają rosyjskiej gospodarce. Rosjanie, podobnie jak wiele innych krajów postsocjalistycznych, są przyzwyczajeni do skupiania się na dolarze jako jednym z kluczowych wskaźników gospodarczych i pomijania innych ważnych wskaźników, jak inflacja, bezrobocie czy wzrost gospodarczy. Bloomberg pisze, że dynamika rubla po prostu pokazuje krótkotrwały i ograniczony efekt nawet najostrzejszych sankcji, podczas gdy zagraniczni importerzy nadal połykają rosyjską ropę i gaz, wypełniając skrzynie Putina. Agencja szacuje, że Rosja otrzyma w tym roku 320 miliardów dolarów z eksportu surowców energetycznych więcej niż w ubiegłym roku. W takim wypadku ciężko mówić o rychłym bankructwie Rosji, chyba że mówimy o symbolicznym bankructwie technicznym czy cząstkowym ze względu na brak możliwości spłaty długu w dolarach, których dostęp Rosjanom został bardzo ograniczony. Trzecim sposobem, w jaki Putin broni rosyjskiej waluty, próbując postawić świat Zachodu pod ścianą, jest wymuszenie płatności za surowce w rublach. Sam pomysł sprzedaży surowców za ruble nie jest wcale nową bronią Putina, ponieważ taki pomysł pojawiał się już w przeszłości, a mianowicie w 2016 roku. Tym razem jednak jest to narzędzie wprowadzone z konieczności, aby znowu pobudzić popyt na rosyjską walutę poprzez znaczne jej transfery. W rzeczywistości jednak wygląda to tak, że w Gazprombanku, który nie podlega sankcjom, tworzone jest specjalne konto, na które wpływają europejskie pieniądze. Jest to konto walutowe. Następnie, zgodnie z poleceniem Centralnego Banku Rosji, wszystkie przychodzące waluty muszą zostać przeliczone na ruble, które są już zapisywane na koncie Gazpromu. Zatem, co ważne, póki co Europejczycy nadal płacą w euro, a Chiny w juanach. Dopiero potem docierająca do banku obca waluta przeliczana jest na ruble. Kolejnym sposobem Putina, o którym często się wspomina, jest rzekome przywiązanie wartości rubla do złota, czyli ponowne wykorzystanie parytetu złota, jak miało to miejsce kiedyś, kiedy waluty nie były jeszcze walutami fiducjarnymi, czyli nie mającymi pokrycia w niczym realnym, a opartymi głównie na zaufaniu do banków centralnych i państwa. To ciekawa teoria, natomiast na ten moment nie wiemy, czy Putin rzeczywiście planuje wprowadzić tak zwany złoty standard. Wiemy natomiast,
natomiast, że od 2019 roku Rosja skupuje spore ilości złota, a bank centralny robi to również w tej chwili. Obecnie bank centralny Rosji odkupuje je głównie od komercyjnych banków za stawkę rzędu 5000 rubli za uncję, czyli poniżej ceny rynkowej. Oczywiście rezerwy złota, którego w Rosji jest bardzo dużo, wpływają na jej wiarygodność jako kontrahenta, a tym samym mogą mieć także przełożenie na wartość waluty. Jednak potrzeba udowodnienia wartości waluty poprzez skupowanie złota z rynku nie jest raczej symbolem siły rubla, tylko chwytaniem się czego można, aby uniknąć niekontrolowanego spadku. Czy Putin stworzy zatem w przyszłości rubla, którego wartość oparta będzie na złocie? Jak uważacie? Dajcie znać w komentarzu. Dlaczego Rosja broni rubla za wszelką cenę? Silny rubel jest politycznie ważny dla Kremla. Ludność rosyjska jest przyzwyczajona do traktowania kursu walutowego jako głównego wskaźnika ekonomicznego. To prawda, że jego umocnienie osiągnięto głównie poprzez kurczenie się rynku i faktyczne odrzucenie wymienialności rubla. Jednym słowem, głównym powodem szybkiego i stałego umacniania się rubla jest wzrost eksportu przy spadającym imporcie i ostrych ograniczeniach zakupu waluty. Można powiedzieć, że rynek walutowy został mocno upaństwowiony. Jednocześnie spada import, nierezydenci są wyłączeni z rynku walutowego. W rezultacie po prostu nie ma hurtowego popytu na walutę obcą, a Rosja skutecznie podbija wartość rubla w sposób sterowany, sprawiając wrażenie na niezorientowanych widzach, jakby jej wartość po prostu wróciła do norm sprzed wojny. Jak widzicie, to jednak nieprawda. Putin musiał użyć wielu naboi z arsenału finansowych i gospodarczych metod kontroli państwa, aby taki stan rzeczy utrzymać. A rosyjski rubel, mimo że powrócił do poprzednich poziomów na giełdowym wykresie, nie jest już taki sam jak kiedyś. Jeśli uważacie ten materiał za wartościowy, to warto udostępnić go dalej, po to, żebyśmy poszerzali zbiorową świadomość na ten temat. Możecie też subskrybować kanał czerwonym przyciskiem na dole, jeżeli podobał Wam się ten odcinek, a wiernych bizonów proszę o hashtag bizon w komentarzu. Pokażcie się. Do zobaczenia w sobotę i niedzielę o 15:00. Cześć!